ostatni dzień roku to najlepszy czas na podsumowanie, dlatego i my w magazynie chrześcijańskim Credo powrócimy do tych wydarzeń, którymi żył Kościół katolicki przez ostatnich 12 miesięcy 2023 roku. Ponadto w naszym programie odwiedzimy także Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta w Bielsku-Białej. Zazwyczaj pomagają oni osobom potrzebującym i bezdomnym. Tym razem postanowili z jasełkami stanąć na deskach teatralnych. Na początku programu odwiedzamy bielską Albertówkę. To miejsce od wielu lat pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Tu wyciąga się rękę do potrzebujących, daje się im chleb, ubranie. Dba się o ich sferę sakrum, ale i profanum. To próba przed jasełkami, z którymi pracownicy i podopieczni Albertówki ruszają w trasę. Na jednej scenie staną pracownicy socjalni i osoby, które do niedawna borykały się z kryzysem bezdomności, a teraz są na dobrej drodze, by z tego kryzysu wyjść. Uważam, że to w ogóle, czy to się organizuje jasełka, czy inne rzeczy, to jest to po prostu integracja ludzi wszystkich, i pracowników, i naszych podopiecznych. Jest to miejsce, w ogóle chcę podkreślić, takie, że tutaj w ogóle skupia ludzi, przyciąga, zawsze jakieś dobre słowo jest. No, trochę to inaczej, inne rzeczy niż jedzenie i odzież, tak, czy ubranie. No, bardzo ciepło. Dzięki naszej Pani Bożence. Oczywiście. Wyróżnienie dla Pani? Ogromne, choć powiem, że z początku nie bardzo chciałam grać, bo strasznie się bałam. Bo tylko raz występowałam i po prostu stres... Coś mnie ograniczało, ale jak już wykułam wszystko na pamięć, taki stres między tymi swoimi ludźmi minął, no to spodobało mi się to strasznie, także jest to dla mnie ogromny zaszczyt zagrać taką wielką rolę. No i staram się dać z siebie dosłownie całą siebie, ile tylko para wejdzie. A z Józefem tak samo? Też Józef na początku miał opory, na początku się bał nieco? Oj tak, ale pracuję tu parę lat, prowadzę taką tą świetlicę dziennego pobytu. No i z Panią Bożeną, z Panią Grażyną się dobrze współpracuje, jest takie towarzystwo, no może wzajemnej adoracji, żartem mówiąc, ale jest to taka i rozrywka, i kwestia taka jedności, pojednania z tymi ludźmi tutaj różnymi, prawda? Także jest to potrzebne, uważam, dla każdego z nas. Pierwszy raz w ten sposób, że mam święta i co jest najważniejsze dla mnie, to że mogę tutaj razem, możemy razem coś zrobić i mogę grać po prostu i dzielić się muzyką. To jest najważniejsze dla mnie. Koncertowałem wiele w różnych miejscach i po świecie. Teraz jestem tutaj i to uważam, że też jest wyjątkowe miejsce i nie jestem tutaj przypadkowo. No, uważam, że to jest po coś. Myślę, że dłużej będziemy współpracować na pewno, bo bardzo lubię tutaj atmosferę i jest naprawdę, no tak naprawdę dużo zawdzięczam też Pani Bożence. Jakie to jest ujęcie Bożego Narodzenia? Jak je pokażecie w tych... Radośnie, troszeczkę lirycznie, nastrojowo, z taką nutką ludyczności może. Scenariusz jest niekoniecznie wyszukany, bo wiadomo, pracujemy z ludźmi, którzy absolutnie są amatorami. No, są tacy otwarci na to, że chcą, bo zespół teraz akurat w tej odsłonie to jest ponad 20 osób. Więc to wszystko tutaj zmieścić i ten scenariusz nie jest za bardzo rozbudowany, tak żeby tylko dotarł, żeby ta nuta tej tradycji gdzieś tam zaistniała. Więc bardzo dużo kolęd, trochę liryki, myślę, że wystarczy, troszeczkę takich akcentów zabawnych, no wszyscy. Poza tym, no, jest to też swojego rodzaju terapia. Dla mnie to nie ma żadnej różnicy, czy przedstawienie jest z pracownikami, czy z podopiecznymi, bo przez ponad 30 lat z nimi cały czas współpracowałem. I to są, tak prawdę powiedziawszy, ludzie, z którymi się doskonale znam, doskonale z nimi współpracowało się i cieszę się niezmiernie, że mogą pokazać swój kunszt aktorski i co najważniejsze, że będą mogli zmienić patrzenie na bezdomnego.
Premiera jasełek już za nami. Po raz pierwszy zaprezentowano je w niewielkiej Albertówce 28 grudnia. W styczniu historię Bożego Narodzenia zobaczą wierni parafii diecezji bielsko-żywieckiej. Siedem ostatnich dni w roku to czas świąteczny. Czym żyły wspólnoty naszego regionu? Sprawdźmy w skrócie informacji. Za nami Boże Narodzenie. Tradycyjnie w setkach parafii w regionie radosną tajemnicę narodzin obwieszczono na uroczystych pasterkach. W kościołach katedralnych odbyły się sumy pontyfikalne z udziałem najwyższych hierarchów kościelnych. Metropolita Katowicki wziął udział w metropolitalnej wigilii dla samotnych, organizowanej jak co roku przez Fundację Wolne Miejsce. Chciałbym Wam życzyć, abyście także dzięki świętom i dzięki temu, o czym one nam przypominają, odkrywali prawdę, że skoro Bóg stał się człowiekiem, człowiek nigdy nie będzie już sam, mówił arcybiskup Adrian Galbas. Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie przeżywała uroczystą mszę świętą z obrzędem admisso. To jedno z najważniejszych wydarzeń podczas formacji seminaryjnej. Do grona kandydatów do święceń zostało przyjętych 7 seminarzystów pochodzących z diecezji sosnowieckiej oraz 9 seminarzystów pochodzących z archidiecezji częstochowskiej. Klerycy wyrazili pragnienie dalszej formacji. Na koniec zaproszenie na największe jasełka w Polsce. W ostatnich latach zgromadziły ponad 3 miliony uczestników. Mowa o Orszaku Trzech Króli. Tradycyjnie orszak wyjdzie 6 stycznia. Tym razem na ulice ponad 50 miejscowości województwa śląskiego. Pełną listę orszaków można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Orszak Trzech Króli. Teraz w kredo czas na rozmowę redaktora Adama Kraśnickiego. Dziś jego gościem jest ksiądz redaktor Adam Pawlaszczyk, a tematem podsumowanie 2023 roku. Mamy ostatni dzień kończącego się roku 2023 i dla jednych jest to dobra data. Mówią, dzięki Bogu to się kończy. Niektórzy mówią, że to jednak szkoda, bo rok ważny, ciekawy. Zdecydowanie, na pewno to był rok bardzo ważnych, ciekawych wydarzeń, nie tylko w kontekście życia Kościoła. W ogóle, nawiązując do pańskiej wypowiedzi, muszę powiedzieć, że te starożytne życzenie, obyś żył w interesujących czasach, można zawsze dwojako interpretować, pozytywnie i negatywnie, i zawsze będą takie osoby, które będą mówiły, dobrze, że rok się kończy, dobrze, że się nowy zaczyna. Tak, no, podstawowym zadaniem gościa dzielnego jako tygodnika jest rejestrowanie tego, bycie takim sejsmografem specyficznym nie tylko dla życia Kościoła, ale i w ogóle dla życia Polski i świata. Więc rejestrowaliśmy to, co się działo, z możliwie najwierniejszym oddaniem szczegółów i możliwie najrzetelniej, jak tylko się dało. Bardzo lubimy rankingi i według nich kwalifikujemy wydarzenia ciekawe i ekstra ciekawe. To był rok pełen takich właśnie zdarzeń. No, synod w różnych konfiguracjach, odmieniany przez wszystkie przypadki. Był list przewodniczącego Episkopatu Polski do biskupów niemieckich. No i było 100 lat gościa niedzielnego i mógłbym tak jeszcze tą listę wydłużać. Gdybyśmy mieli od samego początku ubiegłego roku iść, to równo rok temu przeżywaliśmy dramat w redakcji, bo powoli gasł Benedykt XVI. I to wtedy musieliśmy być przygotowani na to, żeby w nowy rok wkroczyć albo z tym numerem, w którym, mówimy, światu odszedł ten wybitny teolog i wybitny pasterz, albo że wciąż modlimy się o jego zdrowie. My jeszcze wówczas zawarliśmy, modlimy się za niego. Od tego zaczął się ubiegły rok, od śmierci papieża przecież. Były też wielkie zmiany w episkopacie, w lokalnym kościele. Te wszystkie sprawy, nie tylko personalia. Personalia w kościele, one zawsze rzutowały też na pozostałe aspekty życia. I o ile w episkopacie, może poza nominacją nowego kardynała dla Polski, co było oczywiście ogromnym wydarzeniem, arcybiskupa Rysia, u nas w Katowicach objął urząd metropolity katowickiego arcybiskup, dotychczas koadiutor Adrian Galbas, to są rzeczy, które dla Kościoła, dla życia Kościoła zupełnie naturalne i normalne, mają jednak bezpośrednie przełożenie na jego funkcjonowanie. I myślę, że to się daje już też zauważyć. Niektórzy mówią, że rok zapowiada ogromne wydarzenia, jeszcze ze skutkami trudnymi do przewidzienia. Schizma Kościoła Europejskiego, Kościół Niemiecki, nasz głos, źle odebrany, ten list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jak ksiądz postrzega tutaj ten zawsze przypisywany zdrowy rozsądek, zdrowy spokój mądrości Kościoła? Wie pan, użył pan słowa nasz głos. Trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że
Na pewno nie był to, choć tak mógł być odczytany, głos całego polskiego episkopatu. To był po prostu list, który przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wystosował do biskupów niemieckich, co stało się pewnym przyczynkiem do konfliktu, bo zadano pytanie, w imię czego i dlaczego właściwie miałby jeden episkopat krytykować drugi. Natomiast te słowa o pełzającej schizmie, strach przed tą schizmą, ja bym chyba aż tak poważnie na to nie patrzył. W całej 2000-letniej historii Kościoła takich momentów było wiele. Owszem, do schizm dochodziło, to były te wielkie schizmy, które znamy z historii. Natomiast polaryzacja poglądów, ona istniała zawsze. Ja myślę, że owszem, droga synodalna w Kościele niemieckim, która ewidentnie jest nie do zaakceptowania, przynajmniej nie w tym kształcie, w którym ją proponują, nie, to jest jedna sprawa. Synodalność to jest zupełnie coś innego i pewnie ze względu na drogę synodalną istniało tyle kontrowersji wokół synodu jako takiego. Myślę, że żyjemy w czasach interesujących, ale też dobrych dla Kościoła. Świetnie to wypowiedział w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego nuncjusz, z którym rozmawiałem, to było przecież w okolicy otrzymania paliusza przez naszego arcybiskupa, który powiedział: Pan Bóg się statystykami nie przejmuje, Pan Bóg gra do jednego, Pan Bóg zwraca uwagę i działa nawet w jednostce, a może zwłaszcza w jednostce, niż w wielkim tłumie. Gdyby zapytano redaktora naczelnego tygodnika Gość Niedzielny, tygodnika opiniotwórczego, co będzie tym pierwszym, oby spełnionym życzeniem, kiedy zamkniemy właśnie ten otwierany jutro nowy rok, to co będzie? No, to jest bardzo poważne pytanie. Po pierwsze dlatego, że nie przynależę do rodzaju ludzkiego, który ma zdolność przepowiadania. A jeżeli chodzi o aspiracje i o pragnienia, to myślę, że coś, czego pragną kompletnie wszyscy. Nie mówię o świętym spokoju, ale mówię o pokoju w sercu. O tym, czego nam bardzo trzeba, bo kiedy obserwujemy to życie, jak się ono toczy nie tylko w Polsce, ale i w Europie i w świecie, to obawa przed przyszłością, przed pewną nieprzewidywalnością tego, co nas może czekać, ona jest ogromna i ludzie na pewno potrzebują pewnego odpoczynku w tym zastanowieniu się nad tym, co ich jeszcze czeka. Bardzo dziękuję za spotkanie, rozmowę w tych ostatnich godzinach Starego Roku, a więc Dosiego Anno Domini 2024. Dziękuję za spotkanie. Uprzejmie dziękuję. Teraz w programie czas na nasze podsumowanie 2023 roku. Ostatnich 12 miesięcy to ważne wydarzenia, to istotne decyzje, to wiele inicjatyw duszpasterskich. Jaki to był rok? Proszę zobaczyć. Styczeń w Kościele katolickim rozpoczął się od smutnych wydarzeń. We wieku 95 lat, 31 grudnia, zmarł papież senior Benedykt XVI. 5 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe z udziałem delegacji z całego świata. Dzień później w całej Polsce tradycyjnie na ulice wyszły orszaki trzech króli. W lutym minął rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także rok, od kiedy Kościół katolicki i wiele organizacji związanych z Kościołem włączyło się w pomoc świadczoną uchodźcom. Wiele punktów pomocowych działa do dziś, m.in. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Katowickiej. Najważniejszym wydarzeniem marca był ingres biskupa Sławomira Odera do katedry gliwickiej. Pochodzący z Kujaw, hierarcha został trzecim w historii biskupem gliwickim. Dotychczasowy biskup Jan Kopiec osiągnął graniczny 75. rok życia i złożył rezygnację z zarządzania diecezją. Kwiecień to święta wielkanocne. Odprawiono pierwszą Eucharystię w odnowionym kościele kalwaryjskim Zmartwychwstania Pańskiego na wzgórzu w Piekarach Śląskich. Maj to czas święceń kapłańskich. W archidiecezji katowickiej przyjęło je 8 diakonów. Diecezja bielsko-żywiecka zyskała 6 nowych kapłanów. Do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich tradycyjnie pielgrzymowali mężczyźni i młodzieńcy, a w diecezji bielsko-żywieckiej otwarto Beskidzkie Muzeum Sakralne Architektury Drewnianej. Najważniejszą uroczystością czerwca był niewątpliwie ingres arcybiskupa Adriana Galbasa, czyli uroczyste objęcie rządów w archidiecezji katowickiej. Kościół przez wielkie K, taki kościół chciałbym tu na Górnym Śląsku razem z wami tworzyć, mówił do wiernych nowy metropolita katowicki. Czerwiec przyniósł także tragiczne informacje z Sosnowca. Doszczętnie spłonął dach i wnętrze kościoła świętego Floriana. Straty oszacowano na ponad 2 miliony złotych dzięki zaangażowaniu parafian i wiernych z całej Polski. Dziś kończy się remont dachu. Rozpoczęły się wakacje, a w Kokotku dzielnicy Lublińca tradycyjnie rozpoczął się Festiwal Życia, jeden z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej w Polsce.
W sierpniu oczy wiernych zwrócone były na Lizbonę. Tam odbyły się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Diecezję naszego regionu reprezentowało prawie 1000 młodych. Z papieżem Franciszkiem spotkali się na czuwaniach, adoracjach, Eucharystii Otwarcia i Posłania. Z przesłaniem Ojca Świętego wrócili do swoich wspólnot. Wrzesień to obchody setnej rocznicy wydania pierwszego numeru Gościa Niedzielnego, natomiast 23 września w Gliwickiej Katedrze Piotra i Pawła pożegnano pierwszego biskupa gliwickiego Jana Wieczorka. Gliwicki duchowny zmarł w wieku 88 lat, spoczął w krypcie biskupów obok prezbiterium w Gliwickiej Katedrze. Październik to miesiąc jednego z najważniejszych wydarzeń w Kościele Powszechnym. Rozpoczęły się obrady synodu o synodalności. Wzięło w nich udział 464 przedstawicieli duchowieństwa i świeckich, także z naszego regionu. Obrady zakończyły się 29 października. Wówczas opublikowano wstępny dokument końcowy. W październiku także przyznano nagrodę Lux Ex Silesia Światło ze Śląska. W tym roku trafiła ona do księdza profesora Jerzego Szymika. W listopadzie nowym biskupem administratorem diecezji sosnowieckiej został metropolita katowicki Adrian Galbas. Dotychczasowy biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak złożył rezygnację. Grudzień to przede wszystkim uroczystości 70-lecia apelu jasnogórskiego. Po raz pierwszy wybrzmiał równo 8 grudnia 1953 roku. Dalej adwent, przygotowania do świąt, Boże Narodzenie, Sylwester i nadzieja na lepszy 2024 rok. Mili widzowie, ta przywołana przed chwilą przez liturgię w ten ostatni dzień roku scena pokazuje, że ta święta rodzina to żadni szczególni ludzie, którzy uważaliby się za lepszych, zwolnionych z przestrzegania religijnej tradycji tylko dlatego, że zostali wybrani do opieki nad Jezusem. To dlatego tamtego dnia poszli do świątyni, żeby uczynić zadość temu, czego wymagało od nich mojżeszowe prawo. Wchodząc, spotkali Symeona i Annę, jakby specjalnie na nich czekających, żeby ku ich zażenowaniu, nawet zakłopotaniu, powiedzieć im o spełniającej się w tej chwili obietnicy. O tych dwojgu wiemy niewiele, że byli podeszłego wieku, po życiowych przejściach, obecni w świątyni i naturalnie pobożni. Ale łączy ich coś jeszcze – czekanie. A czekanie to spodziewanie się, że się stanie, że przyjdzie, że się spełni. Nasze życie jest jednym wielkim czekaniem. Ciągle na kogoś, na coś czekamy. Są małe, ale ważne czekania. Te z dzieciństwa, na powrót mamy lub taty z pracy, na wakacje, przyjazd babci lub dziadka, na pierwszą gwiazdkę, na wigilijnym niebie, na Mikołaja, na dzieciątko. Były i większe, i duże. Na przejście do następnej klasy, studniówkę, zdanie matury, egzaminu na studia, pierwszą miłość, pierwszą pracę i pierwszą parafię. Ciągle czekamy na narodziny dziecka, na mieszkanie, na awanse, podwyżki, na wyzdrowienie, a czasem to i na śmierć. Ale czekamy też na zgodę, przebaczenie, pojednanie, prawdę, sprawiedliwość, zrozumienie, nawrócenie, zbawienie i niebo. Istotą, siłą czekania jest nic innego jak nadzieja. Jak podpowiada ksiądz Tischner, zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko przenika nas i rządzi nami nasza nadzieja. I dodaje, każda nadzieja odznacza się jakimś wymiarem. Jest nadzieją płytszą lub głębszą, widzi ciaśniej lub widzi szerzej, spodziewa się mniej lub więcej, jest gotowa podnieść większe lub mniejsze ofiary. Co decyduje o wymiarze nadziei? Odpowiedź, jaką proponuję tutaj, brzmi: o wymiarze nadziei decyduje doświadczenie wartości. Tak to widzi Rainer Maria Rilke. A ty czekasz na jedno, co twoje życie wzniesie nieskończenie. Na wielkie, niezwykłe zdarzenie, na kamieni nagłe przebudzenie, na głębie, co u nóg twych legną. Leopold Stawi jakby dodawał: kto szuka Cię, już znalazł Ciebie. Już Cię ma, komu Ciebie trzeba. Kto tęskni w niebo, jest już w niebie. Kto głodnych go, je z Twego chleba. Powiedziałbym nawet, że nadzieja upiększa, uszlachetnia czekanie. Takim było czekanie Symeona i Anny. I takiego w
wszystkim życzę. Słowem na niedzielę księdza Piotra Brząkalika, a także wizytą w piekarskim Betlejem kończymy magazyn chrześcijański Credo. Państwu przypominamy nasz adres mailowy credo@tvp.pl. Czekamy na informacje o tym, co ciekawego, interesującego dzieje się w waszych wspólnotach, w waszych parafiach. Dziś dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.